Znajdujemy się na stadionie gminnym. Dzisiaj odbywają się po raz 19 międzynarodowe biegi uliczne Rzeka Bug granicą Unii Europejskiej. Czyli już tak naprawdę od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej rozgrywamy te biegi. Jak co roku bardzo dużo dzieci, młodzieży, ale i dorosłych, również tych dopingujących, nie tylko tych biegających. Dzisiaj kilkaset osób bierze udział w tych biegach. W tej chwili zakończyliśmy pierwszą część dla maluszków, czyli by to był bieg przedszkolaka i pierwsze klasy szkoły podstawowej. To odbywało się tylko na płycie stadionu. Natomiast za chwilę już ci troszkę starsi wasyście Ochotniczej Straży Pożarnej wybiegną na ulicę Sławatycz, żeby tutaj pokonywać już troszkę jednak te dłuższe dystanse. No właśnie, zainteresowanie tym biegiem jest duże? Zainteresowanie co roku jest, można powiedzieć, większe. Bierze udział kilka okolicznych gmin. Trochę osób jest również z Ukrainy. Także są to rzeczywiście biegi międzynarodowe.
Natomiast jest też spora grupa osób dorosłych, która bierze udział w dwóch ostatnich kategoriach. Ostatnich pod kątem oczywiście kolejności, czyli kategorii Open kobiet i kategorii Open mężczyzn. Na jakich dystansach biegną uczestnice? W zależności oczywiście od wieku uczestnika, jest to od kilkuset metrów do 3 kilometrów. Miejsce piąte. Hania Kaczmarczyk. Miejsce trzecie, Lucja Czekier. Czwarte, Lucja. To czwarte, tak? Czwarte. Miejsce trzecie. Marysia Sławińska. Marysia to już tutaj na tak zwane pudło. Miejsce drugie, Nikola Komarowska. Nikola, dasz radę tutaj wejść? Nie. Dobrze. I miejsce pierwsze, Wiktoria Buraczyńska. Wiktorka, dasz radę? Wielkie, wielkie brawa dla naszych przedszkolaków. Natan Andrzejewicz, piąte miejsce. Miejsce czwarte, Kacper Bańkowski. Kacperek, tu się ustawia dobrze. Miejsce trzecie, Marcel Masojcz. Marcelku, tutaj on. Miejsce drugie, Oleksij Susitko. Za dyrektorem. Tak jest, dobrze. I miejsce pierwsze, Błażej Ostrowski. Wielkie brawa dla wszystkich. Ja poproszę o pomoc. Miejsce pierwsze, Szymon Drzymalski. Thank you.